Dzień dobry, witam wszystkich na sesji środowej. 11 dzień października. Rozpoczynamy poranny przegląd techniczny. No i zaczniemy sobie od wykresu euro-USD. Tutaj jeszcze może tak w ramach rozwinięcia, w ramach wstępu. Jak oglądacie ten materiał, czy dzisiaj, czy kolejne? Chętnie poznam też Wasze opinie w komentarzach właśnie na YouTubie pod nagraniem. Czy może jakieś jeszcze instrumenty tutaj, o jakie jeszcze instrumenty moglibyśmy rozszerzyć nasze analizy codzienne? Także powiedzmy jeden, dwa instrumenty, które będą miały najwięcej komentarzy, to z chęcią dodamy je do naszego tutaj portfolio, do naszego zakresu na platformie i będziemy też w tych porannych nagraniach zerkać sobie na te walory. Także zachęcam do aktywności właśnie pod filmem. Chętnie tutaj wprowadzimy pewne urozmaicenia, takie jak będą właśnie, jakie padną w Waszych oczekiwaniach. Ale dobra, startujemy, mamy tylko chwilkę, jak zawsze 5, 6, 7 minut, więc przechodzimy do wykresów. Euro USD na początek i coraz bliżej strefy FS100, coraz bliżej strefy ZZB, tak? Czyli to jest ten klaster taki, biegunowość plus mierzenie 1 do 1 i ten kurs, który obecnie widzimy, no to jest już 20 kilka pipsów od właśnie tej strefy 1.06.06 obecnie na liczniku. No i czekamy na pełne zaksięgowanie tego obszaru. Tutaj jest interwał oczywiście trochę szeroki, bo 4-godzinowy. Ale no, jak patrząc na zasięgi tych świec, tak naprawdę już teraz ten przedział jesteśmy w stanie wykonać w przeciągu nawet tej jednej 4-godzinówki, więc jak najbardziej układ osiągalny dzisiaj, nawet jeszcze przed południem, a na pewno na sesji amerykańskiej. Także jeszcze przytaczając dokładny kurs poziomu, przypominając tak naprawdę 1.06.30 strefa oporu na wykresie euro-USD. Dobra, idziemy sobie dalej, idziemy do GBP-USD, czyli do kabla. Tutaj rzuca się w oczy taki element, że zasięg korekcyjny słabnie tak naprawdę na kablu. Zobaczcie, jedna korekta, druga, trzecia, czwarta. One coraz mniejsze, o coraz mniejszym zasięgu. Potwierdza to siłę tego trendu. Spojrzymy sobie też na sytuację może najpierw z interwału 4-godzinowego, jak to się ma. Tak naprawdę w odniesieniu do tych wcześniejszych spadków tutaj powoli pewne przełamanie zaczyna się uwidaczniać, mamy przełamanie tych ruchów korekcyjnych, które miały miejsce wcześniej na przestrzeni tych tygodni. No i zarysowuje się pewna tendencja do dalszych wzrostów. Widzimy tutaj silne natężenie tego ruchu wzrostowego. Tak jeszcze patrzę na zewnętrznych mierzeniach, ten pułap docelowy, czyli na ostatnim takim dynamicznym swingu spadkowym możemy sobie siatkę rozłożyć. No i automatycznie mamy tutaj poziom oporu, być może taki target dla kogoś, kto pozycję długie trzyma. Tak to zostawimy sobie. 127,2% właśnie z tego ruchu spadkowego. Poziom cenowy 1,2335, czyli tutaj mamy jakieś około 50 pipsów od bieżącego kursu. Również jest to osiągalne dzisiaj. A tak lokalnie bardziej patrząc, o te zasięgi korekcyjne coraz płytsze. Oczywiście możemy skorzystać z tego największego ruchu spadkowego, chociaż to będzie się wiązało tutaj z poziomami okolicy 1.2200, może minimalnie wyżej. Więc na tą chwilę temat zostawiam. Zwróćcie uwagę na target. Ja będę tutaj bacznie obserwował najbliższe godziny, dzisiejsze przedpołudnie. Kierunek, w którym podążymy, będzie dosyć istotny dla kolejnych scenariuszy. Dobra, idziemy sobie dalej. Idziemy na wykres UIKA, USD, JPY. Mamy interwał tutaj akurat 30-minutowy i mamy strefę związaną z mierzeniem 61,8 z tego tutaj swingu spadkowego. Poziom dwukrotnie przetestowany, to jest jakby no w klasycznej formacji podwójnego szczytu nie uzyskujemy, natomiast to drugie podejście było tym drugim i na razie ostatnim, który i tak naprawdę wybronionym, co najważniejsze.
Może drobne naruszenie, ale później jak najbardziej ta podaż tutaj okazała się w większości. Był tutaj fajny ruch, można było minimum 50 pipsów z tego złapać. Obecnie trzecie podejście powoli jest generowane, ale ja tutaj podszedłem już do tematu inaczej. Być może będzie to też perspektywa pod układ harmoniczny i ja liczyłbym właśnie na to, że ta perspektywa nam się coraz bardziej zacznie otwierać, bo też liczę na wybicie tego poziomu w końcu. To tym trzecim podejściem. Już na trzecie podejście ja zazwyczaj traktuję je nawet i w taki odwrotny sposób, czyli liczę na wyjście i być może będę tutaj szukał pozycji długich po zanegowaniu strefy, które otworzą właśnie przestrzeń dla struktury harmonicznej, czyli dla tych głębokich wewnętrznych mierzeń, okolice 149,23 oraz 149,37 to te targety, tak. Te targety tak nam tutaj wypadają. Jeszcze zrzucimy sobie okiem tutaj na złoto. Udało się wybronić tą biegunowość, którą pokazywałem Wam wczoraj. Wczoraj akurat były dwa, nawet nagranie robiliśmy na europejską, na amerykańską. I ZZB na poziomie cenowym 1853 dolary za uncję okazało się tutaj skuteczną zaporą. Kupujący wybronili poziom, podtrzymujemy to odreagowanie na rynku złota. No i ta strefa pozostaje taką strefą kierunkową, tak naprawdę. Wszystko, co powyżej, uważam, że mocno pozytywnie i optymistycznie rzutuje na dalszą wycenę tutaj metalu. Natomiast ewentualne zanegowanie tutaj może mocno ponownie schłodzić nam te nastroje, więc liczę, że strefę utrzymamy, bo to jest tutaj taka perspektywa pod dalej zajmowanie pozycji długich.